Jan Długosz, Roczniki Królestwa Polskiego, Księga Dziesiąta. We czwartek, przed uroczystością świętej Małgorzaty, która wypadała 10 lipca, król polski Władysław, zwoławszy znaczniejszych dowódców, wybiera tylko 8 z nich, którzy mieli się naradzić i podjąć wszelkie postanowienia dotyczące przebiegu całej wojny. Byli wtedy już na terytorium Prus. Postanowiono wówczas, żeby nikt w całym tak wielkim wojsku nie poważył się grać na trąbie, prócz jednego trębacza królewskiego. Na pierwszy dźwięk jego trąby przed świtem, rankiem lub kiedykolwiek indziej wojsko wstawało i zbroiło się. Na drugi odgłos trąby siodłano konie. Na trzecie otrąbienie wojsko ruszało w drogę za maszerującym naprzedzie marszałkiem i za chorągwiami, pod którymi stało. Przed świtem świat ten drzemie, ciemności kryją ziemię, stłumiając ognisk lśnienie i śpiących ludzi tchnienie, spowite w ciche cienie, tak śpi rycerskie plemię, aż przyjdzie otrzeźwienie i ogłuszy uszy, serca skruszy i poruszy pierwsze otrąbienie. I ogłuszy uszy, serca skruszy i poruszy pierwsze otrąbienie. Rycerstwo stan swój zmienia i w ćwierci oka mgnienia, doznając przebudzenia, wychodzi nagle z cienia, w rozgwarze ożywienia, dopada uzbrojenia, chwyta godła konie, siodła źródłem tego dźwięk drugiego otrąbienia. Chwyta godła konie, siodła źródłem tego dźwięk drugiego otrąbienia. Chorągwi podniesienie, królewskie pojawienie i świętych wspomożenie uskrzydla ludzkie plemię. Tak się stanie w Bożym planie, gdy na świecie zabrzmi trzecie otrąbienie. Tak się stanie w Bożym planie, gdy na świecie zabrzmi trzecie otrąbienie. Poznać dawa, że hańba jak i sława z wiekuistego prawa, z wyroków boskich wstawa. Podobnie ta wyprawa Jagiełły Władysława dowodzi, że podstawa wszelkiej sprawy Bóg łaskawy, który ludzi ze snu budzi trąbą sławy. Istność sprawy Bóg łaskawy, który ludzi ze snu budzi trąbą sławy.